Dzień dobry Państwu, Tomasz Jankowski wbrew cenzurze i witam w niedzielnym Na Zdrowy Rozum na ten moment wraz z Mateuszem Piskorskim. Dzień dobry Państwu. A za chwilę zaprezentujemy Państwu rozmowę z Robertem Kolińskim z Elbląga na temat, który mamy już w tytule, ale jeszcze pozwolimy sobie na parę słów wstępu. Dlaczego? Dlatego, że dotykamy dzisiaj tematu z jednej strony międzynarodowego, no bo to przecież chodzi o ewidentne relacje w stosunku do Federacji Rosyjskiej, do tej wrażliwości rosyjskiej, jeśli chodzi o pamięć historyczną, no ale z drugiej strony analizujemy i będziemy sobie tutaj analizować to, jak mocne jest to zjawisko, że przesłania nam istniejące i obowiązujące, proszę Państwa, w Polsce prawo. To znaczy degradujemy nasze państwo do roli jakiejś takiej dżungli, w której nie obowiązują zasady. I sytuacja, o której dzisiaj będziemy z naszym gościem rozmawiać, dosyć dobrze to pokazuje. Natomiast no, warto chyba reagować na takie sytuacje, bo może to mieć konsekwencje, które trudno dzisiaj przewidzieć, jeżeli będziemy na to, proszę Państwa, pozwalać. W Warszawie, prawie w samym centrum, naprzeciwko ambasady amerykańskiej, stoi pomnik po piersie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Dla niektórych bohatera, dla niektórych zbrodniarza. Czy to jednak oznacza, że w uniesieniu, w emocjach ktoś mógłby w państwie prawa przyjść i oblać ten pomnik farbą, rozwalić go młotem pneumatycznym? Zapewne nie. Zapewne taki ktoś spotkałby się z konsekwencjami. Mimo że pomnik Ronalda Reagana, jak wiele innych pomników w Polsce, osób kontrowersyjnych, delikatnie mówiąc, nie jest chroniony odrębnymi umowami międzynarodowymi, tylko naszym krajowym prawem, naszymi krajowymi przepisami. Wiele już powiedziano na temat pomników. My tutaj na naszej antenie też o tym rozmawialiśmy, na temat miejsc pamięci pomników. I właściwie narzuca się taka pewna refleksja. No, za chwilę będziesz miał okazję porozmawiać o tym z panem Robertem Kolińskim. Pan Robert Koliński jest z Elbląga, gdzie miało miejsce wydarzenie, przestępstwo, powiedzmy otwarcie, przestępstwo, o którym dzisiaj będziecie rozmawiać. Natomiast właśnie, to chyba od tej siły lokalnych społeczności w dużej mierze, od siły tych, których stać na to i mają odwagę, aby zareagować lokalnie, bardzo wiele zależy. I to chcieliśmy właśnie też poświęcić, dlatego ten niedzielny program właśnie na ten temat, powiedzmy wyjątkowo, żebyście też Państwo, Wy, którzy to oglądacie, polubiacie, polecacie, lubicie ten nasz kanał, żebyście też mieli świadomość, bo pochodzicie przecież z różnych miast, z różnych regionów, że jesteśmy także otwarci na Wasze lokalne zagadnienie, no niekoniecznie dotyczące akurat kwestii pomników, ale w ogóle kwestii wszystkich tych niepokojących, które się dzieją w naszej rzeczywistości, na które chcielibyście zareagować, a przecież nie możecie, dlatego że tak zwane establishmentowe środki masowego przekazu się nimi nie zajmą. Zapraszamy na rozmowę. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny już w tym wydaniu, a zapraszamy właśnie na tą rozmowę z panem Robertem Kolińskim z Historii Czerwonej, przedstawicielem elbląskiej społeczności lokalnej, który, no właśnie, mam nadzieję, że opowie nam o tych cyrkach, które się wyprawiają w Elblągu odnośnie dewastacji miejsc pamięci i tego, że z tego, co zrozumiałem, jest ogromny problem z wyciągnięciem konsekwencji wobec ludzi za to odpowiedzialnych. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tak, rzeczywiście jest zarówno cyrk, jak pan to określił, zresztą bardzo trafnie, jak też jest i problem. Sprawa polega na tym, że zostało na gorącym uczynku schwytanych dwóch przestępców, jakby nie mówić. Oni próbowali, nawet nie próbowali, ale dokonali czynu usunięcia siłowego, do czego zresztą przyznali się później, przynajmniej jeden z nich oficjalnie przyznał się przed sądem, z tablicy znajdującej się na Elbląskim Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, a następnie prokuratura, która zgodnie z prawem wszczęła postępowanie, to postępowanie trafiło do sądu, no, wycofała w międzyczasie, po kilku miesiącach, po drugiej rozprawie zdaje się, wycofała ten akt oskarżenia,
Okazało się, że prokuratura powołała się na to, że nie ma poszkodowanych, pokrzywdzonych tym przestępstwem. Tam w międzyczasie doszło też do zmiany pani prokurator, ta, która zgodnie z prawem tę sprawę do sądu przesłała, została odsunięta na tam jakieś niższe stanowisko w prokuraturze rejonowej. Natomiast druga już pani prokurator, ta bardziej spolegliwa najwyraźniej, no wycofała po prostu akt oskarżenia. Wycofali się również zarówno Elbląski Zarząd Zieleni Miejskiej, który formalnie sprawuje opiekę nad tym cmentarzem. Następnie wycofał się pan prezydent miasta Elbląga, który z kolei jest przełożonym tegoż Zarządu Zieleni Miejskiej. Sprawa trafiła do wojewody elbląskiego, który zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej sprawuje nadzór nad cmentarzami wojennymi w całym kraju. On również się wycofał. W związku z tym, to na trzeciej rozprawie, zdaje się, już było, ja akurat na tej trzeciej, bo dwie pierwsze rozprawy ja znam tylko z relacji prasowych, po prostu no, śledziłem jak każdy obywatel w prasie tę dość głośną tutaj u nas sprawę. Ja już na tej trzeciej rozprawie byłem i na tej trzeciej rozprawie sąd tłumaczył nam oczywiście całą tę sytuację, o której ja Państwu teraz wspomniałem. Jednocześnie właśnie wspominając o tym, że wobec braku poszkodowanych tym czynem przestępczym oskarżonych, no, będzie musiał sprawę umorzyć. Wobec czego, no, tutaj już nie mając specjalnie innego wyjścia, no, nie chciałbym, żeby ta sprawa tak się zakończyła, bo jednak ani nie zgadzam się z takimi metodami załatwiania spraw, nielegalnymi zresztą, z różnego punktu widzenia. Ani, no, chciałem po prostu dać sądowi możliwość doprowadzenia tej sprawy do zarówno sprawiedliwego, praworządnego, jak i etycznego końca. No, postanowiłem taki wniosek złożyć sam już jako obywatel miasta Elbląga, który no, nie zgadza się, tak jak mówię, z takimi metodami, który chciałby, żeby ta sprawa została załatwiona w sposób praworządny, zgodny z prawem. Złożyłem takie pismo w imieniu swoim i kilku jeszcze innych mieszkańców Elbląga. Natomiast sąd to pismo oddalił, ten mój wniosek oddalił, powołując się na to, że no, ja nie mogę zostać oskarżycielem posiłkowym, ponieważ to nie mój interes prawny został naruszony wprost, jak to sąd ujął bardzo uczenie w piśmie, które otrzymałem z sądu. No więc ja następnie skontaktowałem się właśnie z przedstawicielami Stowarzyszenia Historia Czerwona z Warszawy. Dosłownie miałem 7 dni na złożenie tego wniosku, no jakby do sprawy, żeby ona była kontynuowana. Dosłownie ostatniego dnia wszystkie niezbędne dokumenty spłynęły. Ja złożyłem ponownie taki wniosek do sądu o uznanie mnie za, no, za stronę pokrzywdzoną tutaj w tym postępowaniu. I poniedziałek, w piątek złożyłem dokumenty, natomiast w poniedziałek odbywała się rozprawa. No, sąd nawet nie rozpatrzył tego wniosku. Ja dostałem, tutaj mam nawet ze sobą to pismo, dostałem po kilku dniach, dosłownie wczoraj listonosz przyniósł to pismo, to nie bardzo pewnie widać. To jest jedno zdanie. Jednym zdaniem sąd mi odpowiedział, ja się upominałem zresztą przed sądem jeszcze w poniedziałek na tej rozprawie, o to, żeby sąd wyjaśnił, dlaczego ten wniosek nasz odrzucił. I sąd obiecał mi wyjaśnienie i ja Państwu przyznam, bo to jest tak naprawdę dosłownie jedno zdanie. Sąd rejonowy w Elblągu, Wydział Karny, zawiadamia wobec rozpoznania w dniu 6 listopada przez Sąd Rejonowy w Elblągu pana wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie, tu jest sygnatura, w charakterze oskarżyciela posiłkowego, ponowny pana wniosek złożony w dniu 24 listopada 2023 roku w tym samym przedmiocie pozostawić w aktach sprawy bez rozpoznania. Krótko mówiąc, sąd, no, brzydko mówiąc, olał zarówno obywateli, jak i stowarzyszenie. Przede wszystkim sąd zignorował tutaj moim zdaniem prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej i no, ja na pewno tej sprawy tak nie zostawię. Te informacje na ten temat oczywiście przekazałem już w dniu wczorajszym do stowarzyszenia. Dziś rano rozmawiałem wstępnie z prawnikiem również. No, będziemy chcieli kontynuować na pewno tę sprawę, nie chcielibyśmy tego tak zostawić. Działaby się po prostu ewidentna niesprawiedliwość i skandal, jeżeli ta sprawa zostałaby w ten sposób zakończona i zostawiona. Tutaj chciałem jakby tylko wspomnieć i nadmienić, że
Sąd nawet podkreślał na tej ostatniej rozprawie, że umarzając tę sprawę, on nie przesądza, czy oskarżeni są winni, czy nie są winni, czy powinni zostać skazani, potępieni za ten czyn, czy nie. Natomiast z powodów, jak to sąd mówię, kilka minut poświęcił na samo to uzasadnienie, z powodów proceduralnych sąd odstąpił od sprawy. Moim zdaniem trochę umył ręce tutaj takim gestem Piłata, ale no niemniej, na razie wyrok nie jest oczywiście prawomocny, ale niemniej sprawa została chwilowo umorzona. No, tak jak mówię, będziemy starali się zrobić wszystko, żeby ona jednak nie została umorzona, żeby była kontynuowana. No właśnie, my też dlatego postanowiliśmy się tym tematem zająć tutaj na Wbrew Cenzurze, bo I ja oczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. wkurzające przynajmniej też kilka kwestii, bo ja też troszeczkę sprawdziłem i poczytałem, co tam mają wykonawcy tego czynu do powiedzenia i chodzą trochę w takim nimbie bohaterów, bo tam rzekomo uszkodzili totalitarne, prawda, symbole komunizmu. Czyli wychodzi na to, że ta kampania antykomunistyczna, ta demonizująca w ogóle samą ideologię komunistyczną, a już zwłaszcza jej symbole, no doprowadziła do tego, że ludzie dopuszczają się pewnego rodzaju samosądów na przestrzeni publicznej i brak konsekwencji za tego rodzaju czyn, to o czym pan tutaj opowiada, jest tak naprawdę przyzwoleniem na dalsze tego rodzaju wybryki, więc mam nadzieję, że my tutaj, społeczność Wbrew Cenzurze, także nasi widzowie, może ktoś ma jakiś pomysł w komentarzach, co robić, proszę pisać, gdzieś tam jakoś zareagujemy i też wesprzemy pańskie wysiłki i waszego stowarzyszenia. Bardzo, bardzo byłbym wdzięczny, bo rzeczywiście taka pomoc prawna zwłaszcza przydałaby się w tej sprawie. No, ja nie jestem niestety osobą majętną i jako osoba o poglądach lewicowych po prostu z czystego odruchu serca zająłem się tą sprawą. Tu nie ma żadnych podtekstów politycznych, żaden Putin, nie wiem, ambasada, nikt mi nie płaci. Ja po prostu uważam, że cmentarze powinny pozostawać pod opieką i pozostawać objęte szacunkiem. Natomiast tutaj jeszcze wracając do tego, co pan na początku wspomniał odnośnie postawy oskarżonych, a zwłaszcza tego głównego oskarżonego, który zarówno się przyznał przed sądem, to jeszcze raz podkreślam, a po drugie, no rzeczywiście z pewną taką dumą, nawet bym powiedział bezczelnością występował przed sądem, bo tutaj warto, żeby widzowie wiedzieli o tym, że ten pan Mateusz Kosiński zezwolił na używanie nazwiska i swoich danych, więc tutaj się nie będę krępował. On nie dość, że się przyznał, to w dodatku przed sądem no dość bezczelnie powiedział, że tego symbolu skradzionego zabytku, jakby nie patrzeć, wcale nie ma zamiaru oddać. On tam wspominał, że może do muzeum, może gdzieś tam ten symbol trafi, ale no, ani się jakby tutaj zupełnie nie wstydził tego, co zrobił, ani nie miał moim zdaniem nawet szacunku do sądu, bo to troszeczkę takie zachowanie świadczące no jakby o pluciu w twarz po prostu sądowi, który. No, postawa zupełnie skandaliczna, moim zdaniem. Co więcej, ten człowiek, no ja go osobiście nie znam, oczywiście, natomiast ponieważ no, jestem mieszkańcem miasta i trochę tutaj, że tak powiem, orientuję się w sprawie, no to jest facet, który jeszcze kilka lat temu biegał po stadionie z tak zwaną łysą pałą. Następnie został, on przed sądem twierdził, że jest dziennikarzem tygodnika Solidarność. Natomiast tak naprawdę z tygodnikiem Solidarność on ma niewiele wspólnego, dużo więcej ma natomiast wspólnego z telewizją Republika, co ciekawe. No, tak to najkrócej wygląda. To jest, moim zdaniem, to jest kompletnie sprawa zarówno propagandowa, jak i, że tak powiem, zlecona. Ponieważ, co jeszcze ciekawe, oskarżeni przed sądem tłumaczyli się, że całe to ich zachowanie i czyn, którego się dopuścili, spowodowany był wzburzeniem i spontaniczną reakcją na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Tu chodzi oczywiście o konflikt z Ukrainą. I oni tutaj spontanicznie do tego przystąpili. Tylko co ciekawe, ta spontaniczność polegała na tym, że pan Kosiński, który w tej chwili, pomimo że jest elblążaninem z urodzenia, z tego co się orientuje, ale w tej chwili zamieszkuje w Warszawie. On tutaj przybył po pierwsze z Warszawy, po drugie tłumaczył się, że był wtedy w drodze do Borów Tucholskich. Jak ktoś zna geografię Polski, to już samo to wzbudza pewien uśmiech. A w dodatku, kiedy zatrzymała ich policja, bo oni zostali po prostu sfilmowani przez dwie zupełnie przypadkowe kobiety, które tam przechodziły, kiedy oni no, dokonywali tego czynu. Jego gang Otóż, jeszcze na dodatek. jeszcze raz. Gang Olsena jeszcze na dodatek. Tak, klasyczny gang Olsena po prostu elbląski. To w dodatku jeszcze
w samochodzie, którym oni podróżowali, nie wiem, czy sam Kosiński, czy obaj, zostały ujawnione dwa młoty budowlane, zdaje się, i łom, albo dwa łomy i młot, już teraz w tej chwili nie pamiętam. Więc no, jeżeli takie fakty takiej podróży z Warszawy do Borów Tucholskich przez Elbląg i spontaniczne zabieranie ze sobą tutaj w tym celu narzędzi ewidentnie służących no, nie do pielenia ogródka, no, jeżeli to jest spontaniczność, no to... No mówię, no Gun Concern rzeczywiście ma pan rację tutaj. No to jest sprawa też dla prokuratury, żeby to wyjaśnić odnośnie tych przyczyn. Natomiast ja mam też takie pytanie, może bardziej osobiste, panie Robercie, do pana, czy pan się też trochę nie obawia pod własnym nazwiskiem występować, bo my tutaj też poruszamy sprawy różnych ludzi, którzy właśnie angażują się w tego rodzaju inicjatywy, czy podobne inicjatywy. Gdzieś tam się pojawiają różnego rodzaju pogróżki. No pan jednak tutaj odważnie jest pod imieniem i nazwiskiem i oczywiście bardzo dobrze, ja ze swojej strony mogę wyrazić podziw, no ale czy w samym Elblągu nie może mieć pan problemów właśnie z, na przykład ze strony takich środowisk, bo dlaczego ja też o to pytam? No bo jeżeli my dzisiaj już przyzwalamy na dewastację z przestrzeni publicznej z uwagi na ten, prawda, wdrukowany nam już antykomunizm, no to dlaczego następnym krokiem nie ma być agresja fizyczna wobec ludzi, którym się przypisze tego rodzaju poglądy, prawda? I trochę tak jest, że dzisiaj stając w obronie tego rodzaju nie tylko przestrzeni publicznej, ale w ogóle, nie wiem, symboliki, prawda? Czy jakiejś tam idei, narażamy się na pewnego rodzaju gniew i na konsekwencje, no oczywiście niezgodne z polskim prawem, no ale jednak te polskie instytucje państwowe dają na to poniekąd przyzwolenie, więc trochę takie pytanie może bardziej osobiste, czy pan nie obawia się jakichś tutaj ataków na pana osobę, albo nie wiem, konsekwencji w miejscu pracy, cokolwiek, tak, bo o tym też już słyszeliśmy. Wie pan co, to no ja panu powiem tak, takich konsekwencji to ja się obawiałem kilka lat temu, kiedy zająłem się sprawą, w zasadzie zostałem oskarżony, bo tutaj nie miałem wyjścia, więc musiałem się zająć, o nazwanie ONR partią faszystą czy organizacją faszystowską. I wtedy rzeczywiście takie konsekwencje poniosłem, no między innymi na 6 tygodni w szpitalu wylądowałem ze złamaną miednicą. Ale od tego czasu, no, kiedy sprawa się zakończyła w Sądzie Najwyższym moim zwycięstwem i no, dziś już można po prostu mówić otwarcie o tej organizacji wprost, no, ani nie miałem takich problemów przez te ostatnie kilka lat, ani szczerze mówiąc, no, jakoś bardzo się nie obawiam. No, już akurat tutaj lokalnie jestem na tyle znany, nawet kibice mnie rozpoznają. Czasem oczywiście jakieś cierpkie słowa pod moim adresem padają, ale na całe szczęście jeszcze jak dotychczas i odpukać żadnych tutaj, mówię, aktów agresji jakiejś fizycznej nie odnotowałem. No, pomalowano mi kilka miesięcy temu drzwi sprayem, zarówno tutaj wejściowe do mieszkania, jak i na drzwiach wejściowych do piwnicy z kolei namalowano taki bardzo poetycki slogan. Komunę, przepraszam za wyrażenie, no ale tak to brzmiało. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. No, poza tym mówię, do jakichś na szczęście większych problemów nie mam. No, mam nadzieję, że nie będzie oczywiście dochodziło do takich aktów, bo mi zupełnie na tym nie zależy oczywiście, ale no, trzeba pamiętać, że prawo jest prawem, że powinniśmy zarówno prawo polskie, jak i tutaj w tym przypadku przecież zostały złamane różne akty prawa międzynarodowego, zarówno dwu, jak i wielostronnego, bo tu nie chodzi, trzeba też to jasno powiedzieć, tu nie chodzi przede wszystkim o jakby sam symbol, który, no, pan wspomniał też, że on jest symbolem komunistycznym, on jest rzeczywiście kojarzony w polskiej przestrzeni publicznej tylko i wyłącznie z komunizmem, ale to jest oczywista nieprawda. Przede wszystkim to jest, i to warto podkreślić, to jest symbol jeszcze przedrewolucyjny. To jest symbol bodajże XIX-wieczny, jeśli dobrze pamiętam. Jest on symbolem Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Jak zainteresowani sobie poszukają informacji na ten temat, to na przykład taki sierp i młot jest do dziś obecny w godle Austrii. Tam austriacki orzeł czarny trzyma w jednym pazurze sierp, a w drugim właśnie młot, które symbolizują właśnie ten Sojusz Robotniczo-Chłopski, a nie żaden komunizm. No ciężko tutaj jeszcze Habsburgów podejrzewać o to, że byli komunistami. Druga sprawa jest taka, że no, skoro państwo polskie ewidentnie przyzwala, moim zdaniem, tutaj w tym przypadku na zachowania tego rodzaju, na zachowania czysto przestępcze, to musimy pamiętać, że Rosjanie mogą również na przykład przestać karać osoby dopuszczające się podobnych czynów u siebie, co mogłoby skończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami dla Polski, no bo mamy tam przecież wiele miejsc pamięci związanych z naszą historią
dość trudną, też trzeba to szczerze powiedzieć. Są tam cmentarze. Że się wtrącę, bo właśnie to jest też to pytanie, które chciałem ostatnio zadać. Czy to nie chodzi o takie retorsje właśnie, bo o ile o sprawie Elbląskiej my się z mediów takiego establishmentu nie dowiemy, prawda, no gdzieś tam może na wbrew cenzurze to się ukaże, może gdzieś na jakichś jeszcze kanałach na YouTubie. Zachęcam Kilka do tego. niewielkich mediów na szczęście napisało o tym, tutaj lokalna jedna gazeta. Napisała też ostatnio Myśl Polska, no ja napisałem akurat, jestem autorem tego artykułu, ale rzeczywiście został on opublikowany. Natomiast rzeczywiście no, duże media, ja informowałem, żeby nie było, informowałem o całej sprawie jeszcze, jak ona się, zanim ona jeszcze się, zanim została umorzona, tak, nieprawomocnie przez sąd. Natomiast rzeczywiście takiego zainteresowania nie ma. Co więcej, ja bym... Tutaj też ten artykuł, tylko jeszcze dokończę tylko pytanie. Hipotetycznie, wiemy dobrze, że gdyby na przykład cmentarz w Katyniu został przez Rosjan zdewastowany gdzieś w jakiś tam podobny, tożsamy sposób, no to już byśmy mieli całą ogromną Wybuch, kampanię. tak, wybuchłby skandal, kolejna kampania rusofobiczna, hejt i no straszne rzeczy by się działy, mniej więcej w charakterze tego, co działo się po 24 lutego w Polsce. Ja jestem przekonany, że doszłoby tutaj do kolejnej jakiejś nagonki i kampanii antyrosyjskiej, rusofobicznej. No, nie można pozwalać na takie rzeczy. Ja tutaj nawet tak trochę przekornie, ale bym powiedział, że tego rodzaju działania służą nikomu innemu jak na przykład no, tej słynnej putinowskiej czy też kremlowskiej propagandzie, no bo one po prostu dają paliwo tamtemu rządowi, tamtemu reżimowi, no, nazwijmy go tutaj trochę w cudzysłowie, ale rzeczywiście no, dają paliwo jakby tutaj obcym ośrodkom decyzyjnym, które rzeczywiście mogłyby i zapewne wykorzystałyby go w celu z kolei kampanii antypolskiej. Moim zdaniem jest to działanie kompletnie nierozsądne i należałoby go uniknąć, że polskie organy, zarówno państwa, jak i tutaj no, sądu, prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, tej myśli do siebie nie dopuszczają i nie biorą tego pod uwagę, no jest to dla mnie cokolwiek sytuacja zadziwiająca. Panie Robercie, bardzo dziękujemy za występ na Wbrew Cenzurze. Mam nadzieję, że przy następnej okazji będziemy rozmawiać o czymś przyjemniejszym, o czymś pozytywnym, ale drodzy Państwo, tak, naszym gościem był Robert Koliński. Bardzo dziękujemy. Ja bardzo serdecznie dziękuję zarówno Państwu, jak i zarówno Panu redaktorowi, jak i Państwu. Ale miejmy nadzieję, że sprawa zostanie doprowadzona do no, sprawiedliwego i etycznego końca. Będziemy robić wszystko, aby tak się stało. Natomiast to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy Na Zdrowy Rozum. Ja jeszcze wracam do dyskusji z Mateuszem Piskorskim. Proszę Państwa, jak widzicie w Polsce lokalnej, w bardzo różnych miejscach w naszym kraju, tego rodzaju kontrowersyjne, delikatnie mówiąc, wydarzenia mają miejsce. Ja natomiast uważam, na marginesie wróciłem niedawno z mojego rodzinnego Szczecina, który ty też, Tomek, odwiedziłeś razem ze mną. No, część no widzów to komentowała nawet. Na mojej rodzinnej dzielnicy też stał pomnik. Stał pomnik tych, którzy zdobywali Szczecin w roku 1945. Pomnik żołnierzy polskich, tak, proszę Państwa, polskich i radzieckich. Historii nie zmienimy, to oni przecież brali Szczecin w kwietniu 1945 roku. Ten pomnik na mojej dzielnicy ku protestom miejscowych mieszkańców, działaczy osiedlowego szczebla zniszczono na polecenie IPN-u. Otóż ja stawiam tezę, nie wiem czy się zgodzisz, że przez funkcjonowanie takiej instytucji jak IPN z takimi uprawnieniami jak Instytut Pamięci Narodowej mamy do czynienia z quasi-totalitarną polityką historyczną realizowaną odgórnie, centralnie. I że wszystkie decyzje dotyczące tych miejsc pamięci, które przecież nas otaczają, które są w naszym sąsiedztwie, najbliższej okolicy, podejmowane powinny być nie przez urzędników z Warszawy, ani nawet z Wojewódzkiego Oddziału Policji Historycznej pod nazwą IPN, tylko właśnie przez mieszkańców, bo to my te miejsca codziennie mijamy. Znaczy ja mam tą obawę, bo dobrze, że powiedziałeś mieszkańców, bo jakbyś powiedział, że te wspólnoty lokalne czy samorządowe, to niewiele by to zmieniło. Natomiast dobrze, że powiedziałeś o mieszkańcach, bo mieszkańcy zwykle są bardzo często po prostu przyzwyczajeni też do jakichś elementów architektury, niekoniecznie nawet ze względów jakichś tam historyczno-politycznych, ale w wielu przypadkach tak było, prawda? Nie, pomnik Czterech Śpiących w Warszawie, prawda? No, gdzieś to wszystko jakoś już było w tą architekturę danego miejsca
zapisane i funkcjonowało w tej naszej świadomości, a mimo wszystko to wbrew woli tych ludzi zostało, było likwidowane. Więc tak, jak najbardziej, natomiast nasza, proszę Państwa, rola, tak jak już powiedziałem też przed rozmową, nasza i Wasza rola w tym, żebyśmy wszystkie takie sytuacje monitorowali, informowali o nich jak najszerzej i po prostu dbali o to, co nasze, o to, co wspólne. I na koniec. Przestępcy, wandale, niezależnie od tego, jakie obiekt niszczą, w państwie prawa powinni być z całą stanowczością, według obowiązujących przepisów, karani. A IPN, i to już moja opinia, którą powtarzam konsekwentnie od bardzo, bardzo wielu lat, powinien zostać bezwzględnie zlikwidowany. Tu również nie będę protestował, ale czekamy na Państwa komentarze, co macie Państwa na ten temat do powiedzenia. Jeśli chodzi o dzisiejsze Na Zdrowy Rozum, to już wszystko. Żegnają się Mateusz Piskorski. Do zobaczenia, dziękuję. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.